bramce z numerem 1 Jerzy Dudek, w obronie Marcin Wasilewski, Bartosz Bosacki, Mariusz Lewandowski gra dziś na stoperze, Marcin Adamski w drugiej linii z numerem 10 Marcin Kaczmarek, Piotr Giza, Sebastian Mila numer 13, Piotr Giza numer 8, Demian Gorawski numer 7 i w ataku 11 Paweł Brożek i 9 Marek Saganowski. Przy piłce jest Lewandowski. Właśnie no, coś kombinacyjnie zagrają. Tak jest, Mariusz. Uderzenie Mariusza Lewandowskiego. Fantastycznie rozegrany ten stały fragment gry. 8 minuta meczu i reprezentacja Polski prowadzi w Ostrowcu z Estonią 1-0. Spodziewaliśmy się uderzenia Piotra Gizy. Tym razem stało się inaczej. Giza ładnie rozegrał tę piłkę. Przetrzymał ją Sebastian Mila. Teraz zobaczymy jeszcze raz. No to końcowy fragment. Wspaniałe uderzenie z dystansu. Zobaczmy. Mariusz Lewandowski. Ale to, jak podkreślaliśmy, zaczynając nasz komentarz z Jackiem, że ta reprezentacja gra ze sobą po raz pierwszy. W związku z tym trudno będzie wymagać od nich, żeby się fantastycznie rozumieli. Uwaga, i świetnie Krugłow, grali. Rzut rożny strzelał Rajo Piroja. W Warszawie tuż przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata do Korei i Japonii. Wtedy kadra Jerzego Engela wygrała z Estonią 1-0 po pięknym trafieniu Macieja Żurawskiego. Groźnie. Estończycy, ale za wysoko była ta piłka nad Terechowem. I Jerzy Dudek. Bardzo ładna prostopadła piłka na skrzydło do Wasilewskiego. Szkoda, że nie próbował tego dogrywać jednak górą, ponieważ tam w polu karnym czaił się i Marek Saganowski, i Marcin Kaczmarek, i mogło z tego coś być. Przewaga w rzutach rożnych, jak zwykle stały fragment gry. Sebastian Mila. Marcin Wasilewski nieczysto uderzył tę piłkę. Zdecydował się na bezpośredni strzał Allas. Ted Allas. No, było groźnie. Jak mówił jeden z nieodżałowanej pamięci komentatorów, wróciliśmy, proszę Państwa, z dalekiej podróży. Zobaczymy teraz z tego ujęcia, jak blisko piłka minęła lewy słupek bramki Jerzego Dudka. W pierwszej reprezentacji, wychodząc w wyjściowym składzie, w najważniejszych meczach, a między tymi, którzy... Uwaga! Uwaga! Nemelo! Nemelo. Bardzo groźnie. Nie powiem, to jest moim faworytem w tym meczu. To już druga taka sytuacja. No, trochę skoczyła mu piłka. Mogło być 1-1. Gorawski do Gizy. Gorawski! Cupek! Trącił tę piłkę chyba Marek Saganowski. No. Bardzo piękne uderzenie. Mogło być 2-0. Dobra piłka do Pawła Brożka od Sebastiana Mili. Rzut rożny. I będzie rzut rożny. No, uwija ale się to teraz dokładnie to, o czym żeśmy mówili, proszę Państwa, że stworzenie przez pomocników poprzez prostopadłe podania okazji dla napastników właśnie w ten sposób się kończy, jak mieliśmy przed chwilą okazję zobaczyć. Proszę bardzo, prostopadła piłka do Pawła Brożka. Wchodzi w pole karne, strzał. Się do pozostania. Mila! Ładne uderzenie! I 2-0! Piękne uderzenie. A więc zdobywamy dziś gole ze stałych fragmentów gry. 57. minuta meczu. Sebastian Mila zdobywa drugą bramkę w spotkaniu z Estonią. I to, co mówiłem, proszę Państwa, przed wykonaniem tego wolnego, że jest to niebezpieczna odległość, bo można próbować gry kombinacyjne, ale w momencie, kiedy zostało 6 naszych zawodników w tak zwanym stanie biernym, było wiadomo, że Sebastian będzie próbował uderzyć. I to akurat jest jego odległość. Przepiękny strzał, przepiękny. Piąty gol. Stadiony świata to się nazywa w żargonie piłkarskim. Piąty gol pomocnika Austrii Wiedeń w barwach narodowych. Ogromna radość na ławce trenerskiej. No, Paweł Janas nieco powściągliwy, ale uśmiechnął się. Ale to, co podkreślaliśmy, że przy takiej grze zespołu, który spotyka się ze sobą pierwszy raz, to naprawdę dużą szansą na uwaga, to, żeby... Będzie szansa na drobienie straty. Brawo, Kowalewski. Brawo, Wojtek. Najpierw strzelał ten Tarmo Nemelo, który dał się tam parę razy we znaki polskim obrońcom.
Później dobijał jeszcze Ingemar Tewer. Ale też uderzył praktycznie w Wojtka. Nie próbował technicznego strzału. Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, proszę Państwa. No Polacy teraz nieco usiedli na Estończykach. Mocniej ich przycisnęli. Giza w pole karne! Giza! Bardzo pięknie. Niewiele zabrakło. Szkoda, że nikt nie poszedł tam na wykończenie, zamknięcie tej akcji z lewej strony. Nikt nie zamknął tej akcji z lewej strony, bo mogło być 3-0. Ale bardzo piękne uderzenie. Ładny zwód. Ograł dwóch piłkarzy Estonii. Aktywny Lindpere. Dmitrijew. Krugłow. Walczy Piechna. No teraz Głowacki. No to był błąd. Chyba faul. I jest gol dla Estonii. Tarmo Nemelo podał do Ingemara Tewera. Zaraz zobaczymy jeszcze raz tę sytuację. I w 68 minucie Estończycy zdobywają gola kontaktowego. Ingemar Tewer. Wykrakaliśmy. Bardzo Państwa serdecznie przepraszam. Zobaczmy błąd Arka Głowackiego. Może jeszcze nie był zbyt rozgrzany. Szkoda, że temu piłkarzowi przytrafiło się takie zagranie. Mądrze rozegrał tę piłkę Nemelo. Nie miał szans Wojtek Kowalewski, żeby obronić ten strzał. To było dokładne podanie. Bardzo dobre podanie. Do Ingemara Tewera. No nie można na więcej pozwolić Estończykom. Jurgen Kureso wejdzie na boisko z numerem 22. Piękna. Uwaga! Jest szansa! Ach, próbował podrzucać, przerzucać tę piłkę nad bramkarzem Ireneusz Jeleń. Giza. Przez Gizę. Giza! No. Obok bramki. Bardzo ładnie przerwał tę akcję, niestety. No nie udało mu się czysto trafić. Wszystkie zmiany w zespole polskim już dokonane. Paweł Janas zrobił tak, jak zapowiedział. Dał szansę wszystkim. Wszyscy piłkarze tak spośród powołanych teraz. Szansa na trzecią bramkę dla zespołu polskiego. Dariusz Dudka nie wykorzystał tej sytuacji. Zobaczmy jeszcze raz. Czytając ale Darka Dudki, nie będę Państwu mówił, co sobie powiedział pod nosem. Ale ładnie wyszedł za pleców Teta Allasa. Teraz już musi dograć to spotkanie do końca, ponieważ wszystkie zmiany w zespole polskim zostały dokonane. Jeleń tym razem na bardzo lewej dobrze stronie. Jeleń! Ależ czekał na tę piłkę. Piechna! Liczył na gol! Gol Piechny! Liczył na punkt do końcy! I w debiucie Grzegorz Piechna strzela bramkę Leszy. Fantastycznie, zwracam Państwa uwagę na to, zachował się piłkarz Korony. Przewidział błąd obrońcy, który za krótko wybił tę piłkę. Nie poszedł za tą piłką dośrodkowaną. Zobaczmy to jeszcze raz. Była po prostu za daleko. Pogubił się obrońca. Wspaniały instynkt Piechny. Przełożył sobie piłkę na prawą nogę Grzegorz Piechna. Też tutaj zagrał Ireneusz Jeleń, który poszedł do końca. No i fantastycznie.